Witajcie, mam na imię Olek. Mieszkam z rodzicami w pięknym domu z ogrodem. Posłuchajcie, co wydarzyło się w naszej rodzinie w ostatnim czasie. Tuż po rozpoczęciu wakacji zadzwoniła do nas babcia Halinka. Nieszczęśliwie upadła i potłuka się do tego, zwichnęła rękę. Mama nie zastanawiała się długo, zapakowała najważniejsze rzeczy i wyjechała na kilka dni. Ja i siostra Marysia zostaliśmy pod opieką toty. Pomyśleliśmy, że nawet nie będzie tak źle, jak mogło się wydawać. Tata nie przywiązuje uwagi do obowiązków, tak jak mama. Mogliśmy spokojnie planować zabawę w ogródku. Już przygotowaliśmy sobie koce, leżaki i różne potrzebne gadżety. Marysia przygotowała nawet kilka kanapek, które mama nauczyła ją robić. Za płotem usłyszałem znajomy głos kolegi Tomka, naszego sąsiada. Właśnie zaczął pracę w ogrodzie ze swoimi rodzicami, ale bardzo było ciekaw, co robimy. Pokazałem mu nasze legowisko na trawie i prawie gotowy szałas. Zapytałem, czy nie chciałby się do nas dołączyć. Odmówił, bo już obiecał rodzicom pomoc. Miał przyjść, jak zbierze truskawki, które go rodzice sprzedadzą na targu. Marysia właśnie przyniosła ciastka i sok z kuchni. Miała umorsaną sukienkę i włosy. Zabawnie wyglądała, ale nie chciałem jej zrobić przykrości i powstrzymałem się od śmiechu. Nasze wakacje były prawie idealne. Pogoda dopisywała, mieliśmy cały dom i ogród dla siebie i brak obowiązków. Z ciszy wyrwał nas głos taty, który właśnie wszedł do domu. Był zaskoczony widokiem, jaki zastał. Ledwie mama wyjechała, a my już zdążyliśmy zrobić taki bałagan. Potwierane szafki, wyciągnięte koce i poduszki. Kuchnia chyba była dla taty największym zaskoczeniem. No ale co tu się dziwić? Marysia ma dopiero 10 lat. Niedawno się jednak wytłumaczyć tacie, że też ma plusy, bo mamy kanapki i sok na cały dzień. Tata zgodził się zostawić szałas w ogrodzie. Pod warunkiem, że ogarniemy dom, złapałem się za głowę i pomyślałem, że lekko nie będzie. Nawet nie wiedziałem, jak się mam do tego zabrać. Tata popatrzył na nas z politowaniem, usiadł w salonie i poprosił nas. Zapowiadała się rodzinna narada. Na stole czekały na nas wielka kartka z bloku i flamastrami. Tata nakreślił na niej 3 słupki. Jedną podpisał swoim imieniem, a drugą i trzecią naszym. Wyjaśnił, że teraz wspólnie ustalimy nasze obowiązki. Każdy powiedział, co może zrobić, a czego nie. W ten sposób ustaliliśmy, jak pod nieobecność mamy będzie wyglądać nasz grafik zadań. Każdy zabrał się do tej czynności, którą miał przypisaną i tym sposobem za godzinę dom był już wysprzątany. Rozejrzałem się dokładnie i stwierdziłem, że nie było tak ciężko, jak wydawało się na początku. Dużo pomógł nam tata, ale my też mieliśmy w tym swój udział. Wreszcie Marysia i ja mogliśmy wyjść do ogrodu i cieszyć się dniem. Tata nawet związał nam siatkę pomiędzy drzewami, żebyśmy mogli zagrać w rakietki. Następne dni wyglądały podobnie. Każdy pilnował swojego grafiku i dzięki temu nie było już problemów ze sprzątaniem. Nawet Marysia nauczyła się wstawiać naczynia do zmywarki po skończeniu posiłków lub gdy coś sama przygotowała. Gdy mama wróciła od babci, ucieszyła się bardzo na nasz widok. Specjalnie na jej powrót przygotowaliśmy piknik w ogrodzie, który nie okazał się kompletną katastrofą w domu. Wieczorem, przed snem, mama opowiedziała nam o babci, która już czuła się lepiej. Przyznała się nam, że odetchnęła z ulgą, widząc, że jesteśmy już tacy duzi i odpowiedzialni. Ucałowała nas do snu, a my z siostrą tajemniczo się uśmiechnęliśmy do siebie.